Siemanko, dział z tej strony. Dzisiaj kopię w Holandii, z okolicy zamku Hillenrad. Pierwsza wzmianka o tym zamku pochodzi z XIII wieku. W XV wieku William Orange, czyli ktoś taki, prowadził tutaj oblężenie Roermond, właśnie z tego zamku, który jest tam. Tutaj prowadzi ta droga. Dziura i jest kuleczka. Więc podejrzewam, że tu takie rzeczy będą wychodzić. 16-wieczne kulki. Choć się szacuje, że 16-wieczne, no bo to takim. Szacuję, że 16-wieczne, no bo tutaj się coś wtedy działo. Mogą być starsze albo młodsze. Kulka muszkietowa albo jakaś szrapnelowa. Ciężko mi to ocenić. No ale mam zabytek już. Do archeologa zgłosić. Niech on ocenia. Idę dalej. Oczywiście ja sobie robię z tym archeologiem. Bo w Holandii jest takie prawo, że dopiero od chyba 1600 roku, jak się nie pomyliłem, w dół, czyli rzeczy starsze niż 1600 rok, muszą być zgłaszane. Czy monety? Nie wiem, chyba coś pomieszałem. W każdym razie normalnie można za pozwoleniem rolnika wejść sobie na pole, nie trzeba jakichś specjalnych pozwoleń od państwa czy coś. A tymczasem jakaś taka plomba. Raczej plomba. Wydaje mi się, że to jest ołów. Nic na niej nie widać. No jest takie coś. Sygnał na cruiser, na multicruiser był jak na aluminium. A jednak tu guzik się pojawił. Tu jest jakiś taki zwykły. Bez wzorka gładki. Mam tu bliżej nieokreślony przedmiot. Tutaj jest gwint. Myślałem na początku, że jakiś wentel w ziemi. To jest chyba jakaś. Nie mam pojęcia. To jest chyba kawałek ziemi z tej strony lub też beton. A tutaj wychodzi taki kawałek metalu. Taki jakiś, coś od czegoś. Blomba, już widzę ten ołowiany nalot. Znów bez żadnego napisu, chociaż z zerem. To już nie jedną taką mam z tego pola. Czy z literką O. Jak ten chłop William Orange. Choć wątpię w to, żeby tak było, że on miał jakieś swoje plomby. A może miał. To tylko blaszka została, to już nie jest moneta. Mogła być monetą kiedyś. Ta blaszka ma taki kształt tutaj, nie wiem, półokrągły. Ale reszta już wyżarta. Taki on. Jest tu coś w tej bryle. Tutaj dokładnie. O, aż mi tu zjebał. Cent.
No. Musi to być sencik. Tylko oczywiście zajechany. Jak to? Tak, to jest cent. Albo ten starszy. 1800. Powiedzmy z XIX wieku. Może coś tu na nim wyjdzie, wiecie, ruchu. Z tego doczyszczę. A może nawet jakiś lepszy dziadek. Ciężko z sygnałami tu mam. Tak, to jest cent. Kunik der Niederlande, ale to będzie 1800 któryś rok. Szału nie ma. Pierwszy jakiś coś widoczny pieniądz. Dwie rundy, tam do tego słupa i z powrotem. I nic. Kulka muszkietowa, o sorry. I ten pieniążek. Jeszcze idę na jedno poletko. Po drugiej stronie. Tam do tych zabudowań z powrotem. Już jestem na tym drugim poletku. I tutaj się do mnie uśmiecha z tej bryłki jakiś malutki destrukcik. Wiecie, ruszek. Oczywiście, opa. Jest okrągły. I tyle. I nic na nim nie widać, zupełnie nic. Pan rolnik mi tu przejechał traktorem. Wkurza mnie to trochę, bo te sygnały są kijowe. Ale wszystkie fantasy leżą na wierzchu. To jest jakiś, nie wiem, co to jest. To mi wygląda na coś takiego. Naprawdę trudno powiedzieć mi, co to jest. Nigdy tego nie widziałem. Jakiś taki, nie wiem, podwójny guzik czy coś tam? Nie. Nie przypomina mi to żadnego kształtu. No ale jak zaczęło coś wychodzić, nawet te destrukty, to przyjechał pan rolnik tam na początku pola i będzie chciał obsiewać to. Może chociaż uda mi się przejść tam i z powrotem dla takich blaszek. No to dosłownie zawsze tak jest. Jak człowiek do domu chce jechać, to już się zaczynają sygnały pojawiać. Tu jakiś potężny moniak. Również wycierów, więc się nie podniecam, że to coś widzę, że widzę na nim. Czym, że to nawet cieszy. Ja będę kończył na dzisiaj. Z tego, co wyszło, możecie sami zobaczyć złomek. Na moje oko za 4 kg, a może i nawet 5. No i z tego, co da się pokazać, to jakieś destrukty. O, jeden chyba nawet mi tam gdzieś się zapodział. Potem tu jest chyba jakaś część od sztućca. No może nie od sztućca, ale jakaś część od czegoś. Dupki jakieś do złomu. Jakiś taki cosik. Podkładka, tylko że tutaj nie jest metalowa w środku, tylko jest jakiś izolator. Nie, na pewno nie. Plomby, no nie wszystko tutaj jest, guziki, jakieś wycieruchy, kulki. To najbardziej mnie interesuje, co to może być. Będę to zaraz gdzieś w domu sprawdzał. Wygląda to na ręczną robotę, bo dosyć niesymetryczne ma kształty. A może mi ktoś powie. Rolnik już zasiał to pole, więc nic tam nie zrobię w tym roku. Było warto dla paru moniaków destruktów.